sytuację tutaj w Ostrowie Wielkopolskim 8 marca, kiedy rozdawaliśmy kwiaty dla pań pod ostrowskim ratuszem. Zostaliśmy zaatakowani przez grupkę młodych ludzi. Musieliśmy wezwać patrol policji, ponieważ no, nie czuliśmy się tak bezpiecznie. Ruszamy z taką inicjatywą Stop Przemocy. Planujemy u nas w biurze spotkania z aktywistami, spotkania z psychologami i zapraszamy właśnie młodzież tutaj do naszego biura, bo wiemy, że nie mają możliwości innej wygadania się, czy nawet jakiejś pomocy po prostu prawnej. Tu nie chodzi tylko o osoby, tylko też o to, jak reaguje społeczeństwo. W Dzień Kobiet, tutaj już Miłosz wspominał, że przeprowadziliśmy taką akcję i nasz działacz został opluty. Bliska mi osoba doświadczyła przemocy po ujawnieniu swojej biseksualności. Oprawca namawiał ją do popełnienia samobójstwa. Tutaj też mam uczniów jednej ze szkół, którzy boją się skorzystać z toalety. Nauczyciel religii mówił o tym, że homoseksualizm da się wyleczyć. I tutaj mamy właśnie postawę takiej osoby, która swoim postępowaniem namawia innych do wykluczenia osób o innej orientacji seksualnej. Posiadaczka tęczowej torby została zaatakowana przez kierowcę samochodu. I mamy też w naszym mieście wlepy, takie nalepki, które wzywają do nienawiści i praktycznie całe miasto jest nimi oblepione. Dostałam sygnał, że była sytuacja, że dziewczynka z koleżanką ścierała te nalepki, a pewien mężczyzna do niej podszedł i zaatakował ją słownie. Nauczyciele nie reagują na głoszenie przez uczniów homofobicznych haseł. I to nie tylko w jednej szkole, ale w większości szkół w Ostrowie spotkałam się z takimi skargami. Brak zrozumienia powoduje, że występują różnego rodzaju zachowania, nie tylko homofobiczne, ale również agresja w stosunku do osób o innych poglądach. Mamy doświadczenia, że ostrowski spacer protestacyjny pod sądami też spotykaliśmy się z agresją. Nasz kolega został poturbowany, sprawa w sądzie się odbyła, sprawca został uniewinniony. Także dziwne rzeczy się dzieją, trzeba z tym walczyć. Wśród osób starszych również taką działalność rozpoczęliśmy, niestety pandemia przerwała. Inaugurowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych. Dzięki temu, że mamy biuro, zapraszamy wszystkich młodych, którzy są zainteresowani podjęciem działalności, zarówno w zakresie, który tu koleżanka przedstawiła, jak i w zakresie tym edukacyjnym. Jesteśmy, drzwi są otwarte.